Dzień dobry, witam wszystkich. O, poniedziałek. Poniedziałek, właśnie jadę wymieniać olej, bo mi przyszedł. Bo Walmart najlepszy jest. A kupiłem sobie w La Crosse ostatnio 5 galonów oleju i kurde, drugie 5 musiałem zamówić na stronie Walmartu, bo w sklepach nie ma. Ale to jest fajne, zamówiłem w sobotę i w poniedziałek już przyszedł. Także następną wymianę oleju troszeczkę wcześniej trzeba. Ostatnio mi szło, ile mówiłem, w tamtym półtora tygodnia. A także mam filtry, mam olej. Chyba powinienem wszystko mieć. Kurde, to jest najgorsze. No zobaczymy, ile mi zejdzie ta wymiana oleju. Najgorsze jest, jak czegoś brakuje, po co trzeba jechać do sklepu. Ale chyba klucze do filtrów mam w ciężarówce. I będę zakładał coś fajnego. Taki kranik będziemy montować. Następna wymiana oleju. Po prostu odkręcamy kranik, spuszczamy do butelki. Tylko potrzebuję, będę potrzebował puste butelki i żadnego babrania już z miską na olej i przelewaniem później. Także to będzie fajne. Mało co zawału nie dostałem. Patrzcie, widzicie to tu i tu, jak spuściłem olej, pełno takich rzeczy i takie coś było. I się okazało, tak jak na przykład tamta miska, tam mam drugą, trochę mi się wylało. Nie krzyczcie już, dobra? Troszeczkę tylko. Tamta ma na przykład to ucho wycięte, ta nie ma. I kurde, to jest kawałek plastiku. A ja mało co zawału nie dostałem, myślałem, że mi się silnik sypie. O, plastik. Kurde, wziąłem brake cleaner, zacząłem czyścić, a zlałem już sobie tutaj. I od następnej wymiany muszę sobie podjazdy zrobić. I kranik jest zamontowany. I z kranika prosto do butelek będę zlewał. Nie będzie pieprzenia, przelewania, nie trzeba będzie misek. A miski w garażu się przydadzą. Misek nigdy za dużo. A tutaj ta magnetyczna czyściutka, nie? Bo sprawdzałem. Nic tu nie ma. Także byłem w szoku, że takie kawałki, ale się przestraszyłem. A teraz to się ucieszyłem. Dobra, jedziemy dalej. Olej wymieniony, teraz najgorsze, czyli smarowanie, ale najpierw go odpalmy. Jeszcze muszę zobaczyć, jaki filtr powietrza, bo ten jest brudny, kurde, trzeba go wymienić. Teraz zobaczymy, jak odpala prawdziwa maszyna po wymianie oleju, a nie jakieś tam nowe Volvo. Ajajajajaj, ciężka naprawa, bo powiedzmy, że leje się dosyć solidnie. Kurde. Mam nadzieję, że nie. Okej, sprawdziłem poziom oleju. Olej jest zaraz... Gdzie ta dziura? Tu. Palec wkładam, olej jest, także oleju nie wykapało dużo. Ale kurde, chciałbym to zrobić sam, ten wyciek tutaj. Postaram się jakoś to ogarnąć, pooglądam na YouTubie, jak to rozebrać. Wiem, że to jakiś specjalny klucz trzeba, taki bardzo duży. Trzeba się uczyć wszystkiego, może kiedyś mi się to przyda. Jakie rękawy, jak tatuaże. Nie muszę sobie tatuaży robić. Ręce białe, bo miałem rękawiczki. Muszę się wam do czegoś przyznać. Nienawidzę smarowania ciężarówki. I to był ostatni raz. To był ostatni raz, kiedy smarowałem ciężarówkę. Olej mogę wymienić, na smarowanie jadę na Truckstop. Na sam gris. Pierniczę to. Przerąbany, nienawidzę smarowania.
chodzi dwa razy tyle co z olejem i jest się dwa razy brudniejszym niż przy samym oleju. Olej wymieniony, wystarczy. Możemy jechać dalej. Przyszedł mi materiał do zegarów. To są moje zegary, które już były oklejone. Ja miałem taki materiał z Amazona. Tylko jego nie mogłem ponaciągać w tych rogach. Ale Grzegorz się skontaktował z kolegą, tapicerem. Kurde, ale to jest. I to niby, że jest łatwiej naciągnąć. Zobaczymy. Troszkę drobniejszy. Ale to nie szkodzi. Ale $20? Taki kawał materiału. Nieźle. Już. Jestem w trakcie sklejania. Kurde, powiem wam, że przerąbany. Ale mogę polecić najlepszy klej, jaki kiedykolwiek w życiu używałem. Nie jest, znaczy jest drogi, bo ta puszka chyba $60. No trochę go wystarczy. Ale to jest dla szewców chyba klej. Ale trzyma. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Najgorzej to będzie, jak wytnę te dziury tu, to te boki, ale właśnie mam te spinacze. Podobno nie ma szans zrobić tego jednego dnia. Zobaczymy. Dzisiaj zrobię dookoła, a jak wrócę z pracy, będę robił środki. No i wyjeżdżamy po zmianie oleju. 7118 mil. Muszę to zapisać. A mam w domu takie naklejki na szybę. Muszę przynieść i zapisać, ile kiedy olej robiłem. No i 15 tysięcy z palcem w można przejechać. Mil oczywiście. Robią co 10. Ja też kiedyś robiłem co 10, ale powiem wam, jestem w takich grupach i na tym mobilu Delvaku koleś po 20 tysiącach wysłał olej do analizy. Wyniki mu przyszły takie, że jeszcze 20 może zrobić, także nie ma się co tam spinać. 15 tysięcy to jest taka bezpieczna granica. Po 10 po prostu już trzeba się przygotowywać do oleju. Dobra, a ja jadę po palety i ja wyhamuję. Jadę po palety i do Wisconsin, niedaleko, 2 godzinki drogi tylko dzisiaj. Okej, no i tak jakby jestem na załadunku. O, gdzieś tutaj te palety niby się bierze. O, tu jest jedna ciężarówka. A tu są jakieś drzwi otwarte. Dobra, uciekam szukać. No nie! Okej, pan mi powiedział, o tu jest, że jest sajna właśnie, że jest znak. I wbijamy, kurde, wbijamy. Pochwalony. Tu się trzeba wpisać. Okej, no i to wszystko. Please go back to your truck and wait for... Okej, o, już dostałem drzwi. Ledwo wyszedłem. Do 41. Okej, to cofamy. Chyba tam będą. Bo tu jest... Tu się zmniejszają. 59, 58. Przesuniemy koła. Załadowany. Ale wielki jestem. Patrzcie. Po raz pierwszy w życiu jestem wyższy niż szerszy. Ale mi się udało. Akurat tak światło pada. Idę po papiery i jedziemy. Dokładnie mam 2 godziny i 15 minut. Także super fajna wycieczka. Jutro rano rozładunek. Słuchaj, tu mam do 16, załadunek mam do 14. Także idę spać bez budzika. Kocham coś takiego. O, ja wiem, czego wszyscy są ciekawi. Na pewno jesteście ciekawi, co z mostem. Obdzwoniłem parę warsztatów. Oczywiście nikt nie ma czasu. Ale dowiedziałem się, że jak ten i olej jest w porządku, to żeby jeździć i za 2-3 tygodnie mnie ktoś weźmie. Ale... może nic się nie dzieje, no.
po wagach nie jeżdżę, także nie dać się złapać po prostu, a krzywda żadna się stać nie powinna przez ten czas. Oj, także kurde, widzicie, nie tylko, że mi się sączy z silnika, to teraz jeszcze z mostu mi się sączy. Super. Wiem, że trzeba... W sumie to jest 5 śrubek do odkręcenia. I o wyciągnięcie zapomniałem, jaką wy macie nazwę na joka. Jak to się nazywa, wiem, że to też się nazywało. A wy w ogóle do ciągników to macie nazwy części w Polsce. Z bydła, nie? Siodło, a to jakoś, jak to było? Jarzno? Coś takiego. Nie wiem, ale to też było co jakaś część. Bo googlowałem, to mi pokazało, że to coś do... Jest tu plomba? Czekajcie, muszę flesza włączyć. Jest i plomba, okej. Okay. Kiedyś dojechałem bez i było okej. Okay. O kurczę. Także no zobaczymy, będę obserwował. Poziom oleju sprawdzić, to jest 3 minuty. Tylko najgorsze, że trzeba się wybrudzić. Trzeba się położyć. Wymyłem to oczywiście brake cleanerem. I zobaczymy, no. Mówię, oleju nie ubyło, nie? Olej mam zresztą w ciężarówce. Ale go nie ubyło. Także myślę, że no objeżdżę jeszcze chwilę. Bardziej to mnie te światła wkurzają, że nie mogę ich naprawić, ale przysiądę i zrobię. Oj, zobaczymy stąd. No ja go wymyłem tym brake cleanerem. Jest czarny. Jak mnie dorypią na inspekcji, to będzie i tak moje najmniejsze zmartwienie, nie? No ale nie lubię czegoś takiego. Nie lubię jeździć, jak wiem, że mam coś zepsute takiego. W sumie z cieknącym silnikiem jeżdżę od samego remontu. Ale z tego silnika to wiecie, to się tak sączy, po prostu jest zalany. Nic się mu tam bardzo... nie dzieje. No tak samo jak i na tym moście. Nie ubyło oleju, po prostu się most spocił, że tak powiem. W ogóle mosty to bym chciał inne. Szybsze, w ogóle z obudowami. Grzesiowi zarypie. Grzesiu nie potrzebuje. W ogóle nie wiem. Obraził się, nie odzywa się do mnie. Nie wiem, jeździ gdzieś tam po zachodzie. I się nie odzywa. Dobra, na koniec mojego ględzenia jedziemy do... W ogóle sobie adres wpiszę, czemu ja bez adresu jadę? Oj. 6:05. W ogóle ktoś mi tu trąbił z 20 minut temu, a teraz przyszedł gościu do mnie, pyta się, czy mam palety, bo kurde, że się mi skończyły i ten... No, mam palety, no, mam cofnąć tam do drzwi numer 5. Wschód słońca. No nic, rozładuję to i pójdę spać dalej. O, dzień dobry moi kochani. Witam kilka godzin później. Udało się wyspać, nawet bym powiedział. Jadę na stację, tutaj na śniadanko jadę. Jadę do toalety na śniadanko i godzinkę mam na załadunek. Także piękny dzień, piękny po prostu. Mam nadzieję, że tak pięknie pójdzie, jak piękna jest pogoda. Zobaczymy, jak to będzie. No i to jest piękne w Wisconsin, kurde, że te quick trypy naprawdę są wszędzie. I kurde, no najlepsza stacja uważam, najlepsza. Nie wiem, może gdzieś tam na zachodzie, na południu są, jak chociaż byłem na południu, to ja pierniczę, tam nawet te ogromne marki takie jak TA czy Pilot, pamiętam, jaki to był syf. Nie no, południe to jest tragedia.
chyba w Alabamie gdzieś byłem, czy w Mississippi, na TA-u. Myślałem, że koła pogubię na samym wjeździe. A w środku to śmierdziało moczem i starymi ludźmi. Coś się zje. Najpierw do toalety. A tu mają bardziej rzeczy na zimno. I owoce. O, jak słabo. I kawy, wszędzie kawy. Ja osobiście uważam, że mają najlepszą gorącą czekoladę, jaką można kupić. Ło! No i jesteśmy na załadunku. Właśnie tutaj. Shipping receiving. Hartford. O kurczę. Okej. Tu są jakieś drzwi. Tam też są jakieś drzwi pod skosem. Dobra, ale tutaj tak nic nie wymyślimy więcej. A tam jest entrance still receiving. Dobra. Jak znam życie, to będzie tam. Będę musiał poczekać, aż ktoś wyjedzie. Tu raczej mnie nie wsadzą, no ale... Dobra, idę zapytać. Tylko muszę jakąś bluzę znaleźć. Jest zimno, 13,5 stopnia. Już taka pogoda na bluzę od wczoraj. Dobra. No, takie załadunki idą szybko z tymi metalami. Shipping receiving. Kurde, mam cofnąć od tych drzwi tutaj. O, muszę się nawrócić jakoś. Ale patrzcie, pomalowałem tak dawno ten zderzak. Nie wygląda źle. Wiadomo, że tu gdzie się uderza, o tak jak boki, mógłbym przemalować, nie? Tutaj, tutaj, ale ogólnie... A tutaj coś rdza zaczęła wychodzić. A, tu musiałem słabo pomalować tą farbą. Nie wiem, ale farba zarąbista. Tylko trzeba umieć malować jeszcze. Ale jak widzimy, jak mamy dobrą farbę, to nawet jak się nie potrafi, to nie ma takiej tragedii, jak była. Ale drzwi za to mi nieźle wyszły. Dobra, jakoś trzeba się nawrócić. Co ten autobus szkolny tu robi? Spadaj, bo ja tu będę nawracał. Autobus się przesunął, ja wymyśliłem coś takiego, że podjechałem sobie tutaj i teraz sobie cofam. Cofam. No i znowu autobus mi przeszkadza. Jak nie tu, to tam. Prześladuje mnie. To jest jedyne wyjście, żeby tutaj cofnąć od tych drzwi. No bo tu bym się nie złamał. Nie ma szans, za mało miejsca. Jeszcze ten murek tu po prawej stronie. Także jedyne cofanie to jest w linii prostej. Tego zrobimy sobie tak. Tam jakaś pani w masce idzie. Widzę, że bardzo rozgarnięta. Przepuścimy ją, bo ona pewnie się nie domyśla, że ja tu będę cofał. Zobaczymy awaryjne, żeby obroty poskakały. Papiery już dostałem, takie miejsca lubię. Cofaj do dziesiątki, będzie zielone światło, to... Ruszasz, nie? No spoko. Spoko, to lubię. Najgorsze to są te duże miejsca, nie? Takie dystrybuszyny. Już mówiłem tyle razy. Tam gdzieś się z lodówkami jeździ. To jest przerąbane. No
Oj, tak pół milimetra troszkę na linię wjechałem. Potrzebuję bluzę, nie mam bluzy, będę musiał sobie kupić. Bo jest naprawdę zimno. Okej, mili Państwo, także kończę ten odcinek. Właśnie tak sobie siedzę, montuję i doszedłem do wniosku, że trzeba kończyć. Jeszcze się tu ładuje. Oj, nie widać. Jeszcze mam czerwone światło, zaraz skończą. Mam 4 godziny drogi do Iowa i później mam jutro załadunek. Ten rozładunek mam dzisiaj o 2 w nocy. Jest, nie wiem, coś koło południa. O 2 w nocy mam, a załadunek mam jutro w południe i jadę do domu i w niedzielę wyjeżdżamy na 3 stopy. Iowa, Minnesota, South Dakota. To będzie grube. I później jeszcze w poniedziałek mam załadunek w South Dakocie i do Minnesoty na wtorek rano. Także to będzie od niedzieli do wtorku, będzie grubo. Na wtorek jeszcze nic nie mam, no ale jest czwartek, nie? Także ciężko, żebym... Znaczy można, ale... Także kończę ten odcinek, że za długi nie były te odcinki, ten już i tak ma chyba ponad 20 minut, także będzie jeszcze jeden w sobotę. Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie. Już widzę te komentarze o tym moście, że jeżdżę jak dziad. Kij wam w dupę, także... Znaczy tym, co tam się im nie podoba, srał ich pies. Co ten koleś tu robi? A dobra, mało ważne. Także dziękuję wszystkim normalnym ludziom i trzymajcie się. W ogóle to wszystkich odbanowałem, także zobaczymy, jakie będą komentarze. Wszystkich, kogo kiedykolwiek zbanowałem na tym kanale w komentarzach, to teraz może pisać komentarze. Także to będzie ciekawe. Także zostawcie jakiś miły komentarz, żeby tych niemiłych było mniej. Do zobaczenia.